Witam panie, witam panów, członków Rady Miejskiej Szczecin, witam wszystkich byłych gości. Stwierdzam obecność państwa radnych w liczbie zapewniającej kworum. Otwiera 51. sesję Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec. Szanowni państwo, stwierdzam, że do protokołu z poprzedniej sesji nie zostały zgłoszone żadne sprostowania, co oznacza, że protokół uważa się za przyjęty. Niestety tradycyjnie większość projektów wpływa na w terminie krótszym niż 10 dni, ale taka jest nasza praca. W związku z powyższym musimy przejść cały szereg głosowań wprowadzających te druki. I będziemy głosować od druku 582 do 3. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem druku 582 od dzisiejszej obrady? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Filip, czy wstrzymujesz, tak? Dziękuję, stwierdzam, że druk został wprowadzony. I zaczynamy. Druk 583. Kto z państwa jest za wprowadzeniem druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 584. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 585. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 586. Kto jest za wprowadzeniem tego druku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 587. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 588. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 589. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 590. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 591. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 592. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 593. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 594. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 595. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 596. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 597. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Druk numer 598. Kto jest za wprowadzeniem? To jest ostatni, który pan Paweł dzisiaj wstąpi. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chce uzupełnić porządek obrad? Ja mam wniosek o prośbę o zmianę kolejności rozpatrywania projektu uchwały, bo jest taki zwyczaj, że są osoby zainteresowane jakimś tematem, to prosiłbym o rozpatrzenie trzech projektów uchwał związanych z budową chodnika przy ulicy Księcia Józefa, to druk 581, 582 i lista rankingowa 595. Żeby te trzy, te trzy druki były na początku rozpatrywane. Proszę mi jeszcze raz ten drugi podać. 581, 582 i 595. Już momencik, szanowni państwo, ja mam tylko powiem szczerze wątpliwość co do jednej rzeczy. Jeżeli będziemy
wprowadzać druk 595 celowo podałem na końcu, ponieważ on jest uzależniony i jakie będą do niego poprawki od wszystkich innych uchwał dotyczących związanych z tym drukiem. A proszę wierzyć, jest ich dużo więcej. Bo to jest wszystkie unieważniające styczniowe uchwały, nowa uchwała o do WPF-u, chyba trzy uchwały. W związku z tym no jakby przesunięcie tego druku może nam bardzo skomplikować pracę. To prosiłbym, żeby te uchwały związane z tym drukiem potem głosować, żeby jak najszybciej się dało, żeby ten druk został przegłosowany. Czyli uchwały wszystkie związane z tym drukiem na początku, żeby były głosowane. Czy ja zadam takie pytanie, bo ja rozumiem, że Państwo są głównie zainteresowani, ja tak rozumiem, budową wodnika z uścięcia Jerzyka od Pajęczej do Kamyluskiej, tak? Tak. No więc nie za bardzo rozumiem, dlaczego te inne drugie mielibyśmy zmieniać kolejność. No bo lista inkubatywy jest związana z tym zadaniem. Ale ona musi być na końcu. Po wszystkich uchwałach jest ich co najmniej 7 albo 8. To jest burzenie całego porządku obrad, panie radny. Ale jest zadanie, które to na przykład mamy mój tu projekt związany z zadaniem. Proszę pana radnego. Przewodniczący, zgodnie ze statutem kolejność porządku obrad ustala przewodniczący, także zdaje się na mądrość pana przewodniczącego w tej kwestii. Szanowni państwo, przesuwamy drugi, zaczynamy procedowanie od 581 i 582, które oba te druki dotyczą bezpośrednio tego zadania, o którym Państwo chcecie posłuchać. Natomiast druk listy rankingowej nie ma żadnego wpływu, jeśli podejmiemy te uchwały, które są tutaj proponowane, lub ich nie podejmiemy. Dlatego, że ten druk ostatni będzie zależał tak naprawdę od tego, co w tych dwóch uchwałach i pozostałych uchwałach. Tamte pozostałe nie zmieniają treści tych pierwszych, które teraz będziemy procedować. Stąd zgadzam się na przesunięcie kolejności i te dwie uchwały, które dotyczą bezpośrednio tego chodnika, rozumiem, że powinniśmy procedować jako pierwsze ze względu na mieszkańców, żeby nie musieli spędzać tutaj tyle czasu, ale oczywiście zapraszam każdego mieszkańca do końca sesji, również można wyjść.